Witajcie. W tym filmie chciałem Wam pokazać aparat fotograficzny Sony Xperia Z1. Tu mamy ten aparat, więc oczywiście zalecam tak trzymać lewą ręką telefon podczas robienia zdjęć, żeby po prostu palcem nie zasłaniać. Spójrzcie, o co mi chodzi. Wiele z osób widziałem niejednokrotnie zdjęcia, że tak trzyma telefon. No i potem ten palec zasłania. Taka jest konstrukcja tego aparatu, że jest tu. Więc zalecam po prostu tak trzymać telefon. W ten sposób. Lub tak, oczywiście można też trzymać, tak? Czy w ten sposób. Jeżeli chodzi o lewą rękę, bo prawą to sobie będziemy trzymać jak sobie chcemy. Ale jest to ważna rzecz, żeby pamiętać, żeby nie wkładać tu palca, bo jest dość blisko obiektyw ustawiony. Jak włączyć aparat? No można oczywiście odblokować sobie ekran i skorzystać z ikonki, którą mamy gdzieś pewnie schowaną i nie pokazaną od razu. Aparat. Jest taka ikona oczywiście w tym miejscu. No już się aparat włączył. Informuje nas tu, czy chcemy zapamiętać lokację zdjęć, czyli GPS, geotagowanie. Nie chcę. Więc nie będę tego włączać. Co my tu mamy? Podstawowe funkcje. Może zbliżmy sobie telefon. O. Oczywiście możemy kręcić filmy, robić zdjęcia. Zróbmy sobie jedno przykładowe, klik. Bardzo szybko robi te zdjęcia. Nawet gdy jest ciemno, naprawdę szybko te zdjęcia robi i mało zdjęć jest rozmazanych. Tu mamy dodatkowy guzik, z którym możemy sobie przechodzić pomiędzy funkcjami, jakie możemy zastosować, czy lepsza automatyka, jak jest obecnie, czy może ręcznie, czyli manualny tryb. Można tutaj wtedy w manualnym sobie zmieniać. Sporo rzeczy tu po lewej, tu oczywiście guziki są. Dodatkowo zmienia się tu, czy teraz jesteśmy w trybie aparatu, czy może filmu, znowu aparatu. Po lewej stronie oczywiście mamy funkcje sceny różne. Dość sporo rzeczy można sobie samemu ustawiać. Balans bieli, ekspozycję, lampę błyskową możemy sobie ustawić automatyczną albo na przykład redukcja czerwonych oczu, wyłącz albo latarka. Tu możemy oczywiście zmienić sobie aparat przedni czy tylny. Co mamy tutaj dalej? O, przepraszam. Jednym ręką się trochę gorzej obsługuje. Tu mamy oczywiście ustawienia główne. Zobaczmy, jakie są. Rozdzielczość możemy sobie ustawić. Samowyzwalacz. No tu oczywiście 20 megapikseli też jest do wyboru. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. Tak, widać. Co dalej? Smile Shooter, czyli pewnie robi zdjęcia w momencie, gdy wykryje uśmiech. Tryb ostrości. HDR, czy chcemy mieć włączony. ISO, jakie chcemy mieć ustawione. Pomiar światła, stabilizator obrazu. O, to już sobie włączę od razu. Podgląd zdjęcia. Rejestracja twarzy. Czyli chyba dość sporo więcej funkcji niż akurat w Samsungu jest. I ustawienia inne. Szybkie uruchamianie tylko. Aha, tylko uruchom. Szybkie uruchamianie to chodzi o guzik aparatu. Czyli gdy mamy telefon zablokowany i przyciśniemy guzik aparatu, to włączy się aparat. Geotagowanie wyłączone. Rejestracja dotykiem, czyli kliknięciem w ekran. Nie chcę. Migawka. Dźwięk. Może. O właśnie, można dźwięk migawki wyłączyć. Czego w Samsungu nie zrobimy. Chyba że wyłączymy dźwięk całego telefonu, co jest niestety wadą moim zdaniem. Czemu Samsung odpisał na takie pytanie w Galaxy Note 3, że to chodzi o ochronę osób trzecich. Idiotyzm na kółkach. No dobra, tu mamy oczywiście przejście. Tu mamy oczywiście przejście do zdjęć poprzednich. Zrobienie zdjęcia. Tutaj możemy sobie przejść na filmy i tu wtedy filmy kręcimy tym guzikiem. Przechodzimy pomiędzy zdjęcia. Aparat. Ok, filmy oczywiście możemy kręcić Full HD. Ostrość bardzo szybko telefon ustawia podczas filmów i zdjęć, co jest ogromną zaletą. Spróbujmy może zrobić jakiś. Aha, pokażę Wam tak. Zablokujemy telefon. Jest zablokowany, nic nie działa. Wow. Jak włączyć szybko aparat? Przytrzymać guzik tutaj aparatu przez chwilkę. O już. I proszę zobaczyć, od razu robimy zdjęcia. Zróbmy tutaj zdjęcie na przykład tej. Przytrzymujemy tak jak aparat i drugi klik mocniejszy.
powoduje zrobienie zdjęcia. Wchodzimy sobie w zdjęcia i możemy oczywiście zdjęcie sobie zobaczyć. Możemy oczywiście je powiększyć, pomniejszyć. Możemy je udostępnić od razu, na przykład na Facebooku czy na czymś innym. Możemy oczywiście przejść do. Tutaj na dole mamy taką opcję jak edycja. Wybieramy program, jakim chcemy edytować. I możemy zdjęcie edytować. Jakieś kolorystyczne efekty. Co tu mamy? Jakieś ramki różne. Sporo różnych bajerów. Przycinać. Odbijać pionie, obracać. Co tu jeszcze? No, wyprostować zdjęcie możemy, jak jest trochę krzywe. No i efekty już potem wizualne, czyli jakieś krzywe. No, dość sporo rzeczy tutaj można robić, widzę. Filtr czarno-biały. No. Dość sporo rzeczy możemy potem ze zdjęciem zrobić. Z tego co pamiętam, było też to winietowanie. Winieta, zgadza się. Możemy sobie winietować zdjęcie. Bardzo duży plus dla tego aparatu, nie tylko fotograficznego, ale także opcji edycji w tym telefonie. Tak więc, jak widzicie, jeżeli chodzi o aparat, wszystko chodzi szybko. Tu oczywiście jest powiększanie, pomniejszanie. Możemy też pewnie powiększyć guzikiem głośności. Sprawdźmy. Zgadza się, zobaczcie, od razu ostrość chwyta. Świetna sprawa, bardzo szybko wszystko działa, żadnych opóźnień jak widzicie. Oczywiście lampę błyskową wszystko możemy włączyć, automat lub ręcznie. No i to chyba tyle. Więcej o aparacie nie będę mówił, bo możecie mi wierzyć tylko, że jest rewelacyjny. Tu jest ta nasza optyka cała, nie wiem, chyba ostrości nie chwyci. O, może nawet trochę chwyci. Wygląda to elegancko. To tyle na temat aparatu. Pozdrawiam.